Zmartwychwstajemy. Kochani, to już jest 13 odcinek i w ogóle zauważyłem dzisiaj, jak niezwykła zbieżność jest dat. 13 odcinek 13 maja, w rocznicę zamachu na Jana Pawła II. I akurat nam się tak zbiega, że mamy Słowo Boże o powołaniu świętego Piotra, o odnowieniu tego powołania. Bo rzeczywiście ewangeliczna scena, która dzisiaj nas wprowadza w dzień, to jest 21 rozdział świętego Jana, Ewangelii świętego Jana, wersety od 15 do 19. Właściwie warto też kawałek dalej przeczytać do końca prawie tego rozdziału, aż do 23 wersu. To jest, myślę, ta znana historia, tak? Jezus zjadł z uczniami śniadanie na plaży i potem rozmawia z Piotrem. I to jest ten dialog, w którym Jezus pyta Piotra kilka razy, czy mnie kochasz? Piotr odpowiada, tak, Panie, wiesz, że Cię kocham. Na końcu odpowiada, tak, Panie, wiesz, że Cię kocham. Tak zasmucił się przy tym bardzo. Moi drodzy, prawie wszyscy bibliści bardzo wyraźnie wskazują na to, że jest to fragment, który jest jakąś odpowiedzią Pana Jezusa na to, że Piotr trzy razy się wyrzekł go wcześniej. Że Jezus w tej rozmowie prowadzi Piotra do takiego punktu, w którym Piotr dotyka jakiejś najgłębszej rany tego, nawet nie tego faktu, że zawiódł Jezusa, ale że zawiódł sam siebie. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak Piotr, trochę jak Filip z konopi wyskoczył, mówi, że ja nawet pójdę za tobą na śmierć. Piotrze, ty na śmierć trzy razy się mnie wyprzesz, zanim kogut zapieje. Nie? To jest ta scena. I teraz jest moment, kiedy Jezus bierze tego Piotra i też trzy razy go pyta, tak jakby chciał razem z Piotrem zejść do głębin tego miejsca, gdzie się pojawiło zranienie, gdzie się pojawiło jakieś wyparcie tego Piotra, gdzie Piotr się wyparł Jezusa, gdzie się pojawił jakiś rodzaj odwrócenia się od Jezusa. I jaka jest odpowiedź Pana Jezusa za każdym razem? Paś moje owce, paś moje baranki. To jest odpowiedź, która mówi, Piotrze, ja z Ciebie nie zrezygnowałem. Ja wiem, że Ty taki jesteś. Ja znam Twoją słabość. Przecież przepowiedziałem Ci, że mnie się zaprzesz. Przecież Cię dobrze znam. I Ciebie wybrałem, żebyś był głową Kościoła. I Ciebie wybrałem, żebyś pas moje owce. Takiego Cię wybrałem. Jestem wierny. I patrzmy, że za trzecim razem, jak już doszło do tego zasmucenia, kiedy no, wydaje się, jakby Jezus dotknął samej głębi serca Piotra, to potem jeszcze mówi piękne proroctwo. Trudne. Mówi, dotąd chodziłeś, gdzie chciałeś. Jak się zestarzejesz, to Cię przepaszą. Zaprowadzą Cię tam, gdzie nie chcesz. Nie? Ale zapowiada przyszłość, która jest przyszłością z Jezusem. Przyszłością z Jezusem, przyszłością z Kościołem. To jest to, co Piotr słyszy od Jezusa w tym dniu. To jest odnowienie, głębokie, głębokie, głębokie odnowienie powołania Piotra. Jezus go uzdrawia, odnawia w nim powołanie do tego, żeby on przewodził Kościołowi. Osobiście chcę się podzielić tym, że dla mnie nie tylko ta scena, ale więcej cała postać świętego Piotra mówi mi bardzo mocno o tym, że żeby być dobrym pasterzem w Kościele, żeby być dobrym duszpasterzem, to trzeba mieć doświadczenie przebaczenia. W sensie jakiejś swojej zdrady, takiej czy innej, i tego, że doświadczyłem, że Jezus mi przebacza. I to wcale nie muszą być wielkie grzechy, nie? Nie muszą być skandale, ale chodzi o takie odwrócenie się sercem od Pana Jezusa i tego, że On to przebacza i że powołuje pomimo tej mojej zdolności do odwracania się od Niego. To jest coś, takie doświadczenie miłosierdzia uzdalnia nas do bycia w Kościele dobrymi. I to jest właśnie punkt, nad którym chcę Was zachęcić, do Niego chcę Was zachęcić, żeby dzisiaj sobie pochodzić. Jak patrzę na tego Jezusa, który tak miłosiernie traktuje Piotra, to mogę sobie poprzyglądać się we własnym sercu, jak ja traktuję moich braci i siostry ze wspólnoty. Czy Jezus jest dla mnie wzorem w przebaczaniu? Czy potrafię ufać i jak niejako dalej powoływać różnych braci i siostry do jakichś zadań w Kościele, w mojej wspólnocie, pomimo tego, że zawiedli, wierzyć, że dalej dadzą radę, w różnych oczywiście dziedzinach z pełną mądrością. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś wykończyć zadaniami, nie? Ale chodzi mi o takie patrzenie, nie wiem, nie zafunkcjonował w tym, to może go spróbuję w inną rzeczywistość jakoś posłać. Nie, nie potrafił sprzątać sali, ale może będzie umiał uśmiechać się do tych, co przychodzą pierwszy raz na spotkanie modlitewne. Dobrze. O takie myślenie chodzi. O to, żeby nie rezygnować z człowieka, tylko szukać dla niego miejsca. Zobaczcie, że
Jezus, pomimo tego, że Piotr zawiódł, Jezus z niego nie rezygnuje, utwierdza go w jego misji. To jest niezwykłe, to jest coś, czego możemy się od Pana Jezusa uczyć. I z takim właśnie myśleniem, czy ja łatwo skreślam, czy jednak wciągam ludzi, szukam dla nich miejsca we wspólnocie Kościoła, w mojej rodzinie, w tej wspólnocie jakiejś, którą tworzę, która jest jakoś ożywiana wiarą. Z tym pytaniem sobie dzisiaj chodźmy, temu się przyglądajmy, a o 21 będzie na Facebooku wprowadzenie w modlitwę na bazie tego Słowa Bożego. No i oczywiście pamiętajmy o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, nacisnąć tak zwanego kciuka w górę, dzwoneczek, można też dać jakiś komentarz, wysłać to słowo do kogoś, o kim wiem, że może potrzebować takiego słowa właśnie w tym czasie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.